Najpierw na początku chciałem opowiedzieć właśnie o tym, czym jest scena biohackingowa na świecie. Ta scena przede wszystkim jest skupiona w obszarze Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W Europie są to w większości grupy związane z różnego rodzaju hackerspace'ami, biohackerspace'ami, makerspace'ami, etc. Z kolei w Stanach Zjednoczonych często są to albo niezależne grupy badawcze, albo są to różnego rodzaju garażowi entuzjaści, którzy często przeprowadzają na sobie samych eksperymenty różnego rodzaju, robiąc sobie pewne rzeczy, o których lekarze woleliby raczej nie słyszeć, bo często wykracza to poza etykę biomedyczną. Na świecie są trzy ważne wydarzenia, które mi się udało na takie najważniejsze odnotować. Pierwsze to takie, które właśnie zakończyło w Sztokholmie, to jest Biohacker Summit. Są to wydarzenia, gdzie przede wszystkim europejska scena biohacker space'owa się skupia i gdzie przyjeżdżają różni delegaci z różnych krajów. Z Polski niestety nie przypomina sobie żadnego delegata. Nasza scena dopiero się kiełkuje tutaj właśnie w Krakowie. A z kolei jest bardzo dużo reprezentantów z krajów skandynawskich. W Sztokholmie jest przede wszystkim gigantyczny hackerspace, który organizuje właśnie ludzi i zrzesza ich właśnie w jeden taki duży konglomerat. Ma zamiar właśnie w tym roku nawiązać z nimi kontakt. Z kolei w Stanach Zjednoczonych są BIYD Hacks, konferencja oraz właśnie Biohacking Bulletproof Biohacking Conference, która skupia właśnie tych różnych entuzjastów i garażowych tutaj aktywistów biohackingowych. Typy biohackingu, które ja rozróżniam na potrzeby dzisiejszego spotkania, nie wyczerpuję to pełnej listy, ale to są takie cztery najważniejsze dziedziny, jakie przejawiały się w mediach, to właśnie biohacking w oparciu o technologię RFID i NFC, biohacking w oparciu o coś, co nazywam modyfikacjami zmysłów lub postrzegania świata, modyfikacja w oparciu o związki chemiczne oraz modyfikacja w oparciu o biotechnologię. O modyfikacji w oparciu o RFID i NFC przede wszystkim są to modyfikacje, które wykorzystują różnego rodzaju implanty właśnie oparte o technologię głównie NFC. To, co tutaj widzicie, te kropeczki o wielkości mniej więcej trochę większe niż ziarnko ryżu, są to podstawowe modele implantów NFC dostępnych w internecie i w niektórych co ciekawszych sklepach, które można zdobyć na rynku. Implanty tego rodzaju dzielimy na wykorzystujemy przede wszystkim część pasywną technologii NFC. NFC wykorzystuje słowo klucz, magnetyczną indukcję dwóch pętli anten. Zapisałem, bo sam bym tego nigdy wcześniej nie zapamiętał. Ogólnie rzecz biorąc, działa to na tej zasadzie, że mamy aktywne czytniki NFC, które wykorzystują pole elektromagnetyczne do zasilania układów pasywnych urządzeń NFC. Implanty, które są wprowadzane do organizmu ludzkiego, jako że nie działają przez nieograniczoną ilość czasu, właśnie są pasywne, ponieważ działają w oparciu o źródła elektromagnetycznej energii, które nadchodzą z zewnątrz. Dlatego mają one dosyć ograniczone zastosowanie. Chipy NFC w większości są z rodziny NTAG 216 NFC2. Jest to dosyć stosunkowo nowa technologia. Pracuje ona na częstotliwości 13,56 MHz, czyli trochę innej częstotliwości niż na przykład NFC, które są wykorzystywane przy drzwiach, tagach takich wykorzystywanych w logistyce, czy jeśli chodzi o tagi używane do otwierania jakichś pomieszczeń, aczkolwiek mogą być i do tego wykorzystywane. Posiadają 888 bajtów pamięci w większości, chociaż starsze modele posiadają około 128 bajtów. Jest to wielkość mniej więcej wystarczająca do zapisania prostej jakiejś sekwencji numerycznej lub zapisania określonego certyfikatu. Te dane mogą być wykorzystywane zazwyczaj do jednego konkretnego zadania i może to być na przykład różnego rodzaju umieszczenie linków, jakichś właśnie odnośników do różnych źródeł, wykorzystania do przekraczania certyfikatów, do przenoszenia certyfikatów cyfrowych i wielu innych zastosowań. Wykorzystują ponadto chipset NXP Philips i mają zasięg odczytu 2 cm. Tutaj Państwo możecie zobaczyć, jak wygląda taki zestaw, który można zamówić z internetu. W jego skład wchodzą tutaj nylonowe rękawiczki, odpowiednia właśnie
tutaj strzykawka, którą można użyć do wszczepienia sobie takiego implantu, środek do odkażania oraz plasterek, jak już sobie wydłubiecie kawałek dłoni. Wszczepienie chipa NFC wygląda w sposób następujący. Tutaj mamy pana, który sobie rozpakowuje właśnie tego typu przesyłeczkę. Świeżo właśnie tutaj, że powiem, świeżo zrobiony aktywista biohackingowy. Najpierw na początku następuje odkażanie dłoni. Wiadomo, żeby nie wdała się żadna infekcja. Następnie wyjmujemy taką śliczną właśnie tutaj śliczną taką szczepionkę, może nazwijmy to, strzykawkę. I robimy sobie taki fajny taki górkę ze skóry między kciukiem a palcem wskazującym. Jeśli ktoś jest wrażliwy na krew, proszę nie patrzeć. I następnie zaczynają się przymiarki. Musi to być wprowadzone bezpośrednio pod skórę, gdzie przez okres około tygodnia do kilku tygodni następuje rekonwalescencja i ponowne tutaj skupianie się tkanek. O, już w zasadzie zostało tutaj chyba wszystko załatwione. Plasterek i zrobione. Najważniejszy jest okres rekonwalescencji po dokonaniu takiego zastrzyku, z racji tego, że każda taka kapsułka jest pokryta odpowiednim, wysterylizowanym tutaj powłoką, która jest teoretycznie neutralna dla tkanek organicznych. I po dokonaniu takiego zastrzyku musi nastąpić ten okres, po którym tkanki obrastają właśnie ten implant. Ponoć, jeśli chodzi o usuwanie tego typu implantów, procedura jest ponoć wyjątkowo łatwa. Wystarczy ponownie naciąć fragment tego skóry, gdzie znajduje się implant, i wycisnąć jak drzazgę. Jednak dla Państwa komfortu nie zamieszczam tego filmu. Zastosowanie NFC, jakie udało mi się odkryć, a moja wyobraźnia jest pod tym względem dosyć ograniczona, to między innymi otwieranie drzwi z czytnikiem NFC, na przykład są pewnie taki model Samsunga Ezo bodajże 200 euro do kupienia na Amazonie, dzięki którym można sobie otwierać drzwi do swojego mieszkania. Przechowywanie danych kontaktowych. Ponoć na jednym spotkaniu w Warszawie pojawił się człowiek, który miał tego typu implant zamieszczony i miał tam swoje w formacie VECF bodajże takie dane kontaktowe, komórkowe, które przy aktywowanym NFC w telefonie można było przesłać kontakt do tej osoby, wykorzystując implant w dłoni. Przechowywanie linków do strony internetowej. To samo co wyżej, tylko że zamiast przesyłać danych kontaktowych, to przesyłamy na komputer link HTTP. Odblokowywanie sprzętu elektronicznego. Jeśli ktoś ma wbudowany czytnik NFC w komputer, może wykorzystywać tego typu implant do odblokowywania hasła w komputerze. Po prostu się przykłada, komputer automatycznie sczytuje tutaj hasło, które jest zapisane w implancie i już następuje odblokowanie komputera. Odblokowanie sprzętu elektronicznego. Na telefonach działa to tak samo. Trzymanie odnośników do zasobów cloudowych. Jeśli ktoś wykorzystuje technologię cloud do oddzielenia się dużą ilością zasobów i repozytoriów, może również link do tego typu zasobów przenosić w formie takiego implantu. Kontrola światła w mieszkaniu. To jeśli ktoś ma kontrolę NFC dla na przykład inteligentnych żarówek czy innego smart lighting, to również może być wykorzystane. Ogólnie jeśli gdzieś działa NFC, prawdopodobnie może tego implant wykorzystać. Żeby nie było, ja takiego implantu nie mam, dlaczego wspomnę niebawem. Więcej pomysłów polecam forum BiohackMe. Jest to fantastyczne miejsce, jest prawdopodobnie największe tego typu skupisko fascynatów biohackingu na świecie i mają pod tym względem niesamowitą wyobraźnię i wielką wiedzę, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju biomodyfikacje. Przykładowe otwieranie drzwi z wykorzystaniem chipa NFC. Wygląda mniej więcej tak. Mam tutaj czytnik NFC wbudowany w klamkę, który odblokowuje zapadki w zamku. Po kolejnym zatrzaśnięciu drzwi ponownie się zamykają. Więc może wykorzystać albo klucz standardowo, albo właśnie implant wbudowany w dłoń. Notabene tutaj mamy fajne rozwiązanie i tutaj może też zamiennie z tagiem NFC. Tutaj jest fantastyczne rozwiązanie, które mi się bardzo podoba i spróbuję zreplikować w swoim mieszkaniu, oparte o Raspberry Pi.
jeśli mamy tutaj jakichś entuzjastów technologii informatycznych. Kolejny punkt, modyfikacje zmysłów. Pierwszym takim przypadkiem jest tam wbudowane implanty magnetyczne. Jeśli ktoś oglądał X-Men filmy i podobał mu się mocy Magneto, no to można być takim Magneto bardzo słabym, ale na imprezach, ale na pewno by się zrobił wielkie wrażenie na imprezie, kiedy będzie można przyciągać puszki piwa opuszkami palców. Są ludzie, którzy działa, zasada wprowadzenia implanta jest podobna jak w poprzednim wypadku, tylko że po prostu implant jest wprowadzany nie pomiędzy fałdy skórne kciuka i palca wskazującego, ale w sam na przykład kciuk albo palec wskazujący i tam się znajduje i można właśnie przyciągać różne rzeczy, być takim właśnie czytaj lub magnetą. Możemy zadać sobie pytanie, po co? I w przeciwieństwie do tagów NFC, to nie ma żadnego konkretnego zastosowania, poza tym, że jest świetne oraz, że względem można robić for the glory of selling różne rzeczy. Drugim ciekawym przypadkiem i implantem, który może wykorzystać, jest North Sense, czyli magnetyczny zmysł północy. Jest to taka mała zabaweczka, jest ona wodoodporna, jest zasilana przez kabel micro USB, wibruje, kiedy osoba, która ją nosi, będzie znajdować się w kierunku północnym. No i właśnie głównie tym się zajmuje. NorthSense jest akurat całkiem nieźle rozwiniętą technologią pod tym względem. Nawet są Polacy, którzy mają jego wbudowane w klatkę piersiową. Działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że w dowolnym punkcie piercingowym trzeba w klatkę piersiową wbić cztery takie malutkie tytanowe właśnie wszczepy. Po okresie rekonwalescencji interferencji 2 do 3 tygodni można następnie na te wszczepki właśnie nałożyć urządzenie NorthSense. NorthSense jest o tyle właśnie ciekawe, że jeśli chodzi o zastosowania praktyczne, niespecjalnie ma zastosowanie praktyczne. Jakie ma zastosowanie? Zmienianie postrzegania świata. Ludzie, którzy zastosowali u siebie NorthSense, przede wszystkim zmieniają wrażenie, odnośnik postrzegania świata, ponieważ geomagnetyzm jest zmysłem, którego ludzie de facto nie posiadają. Posiadają go gołębie, posiadają go niektóre żółwie, posiadają go ogólnie część zwierząt bardziej prymitywnych od Homo sapiens i ogólnie naszej gałęzi ssaków, ale ludzie tego nie posiadają i właśnie to dodaje właśnie dodatkowy zmysł, które ludzie mogą używać. Jaka jest wada? Wada tego rozwiązania jest taka, że nie trzeba go ładować. Jest to zmysł, który przychodzi przede wszystkim właśnie sceną tego, że wprowadzają sobie w klatę takie właśnie cztery gwinty i niestety trzeba to urządzenie na noc zdejmować, załadować i wypakować na siebie ponownie. Więc to jest taki powiedzmy mały minus dla mnie, jeśli o to chodzi, ponieważ producent mówi, że bateria trzyma dzień albo dłużej. Cokolwiek to więc znaczy, więc zapewne od tego, jak często człowiek jest zwrócony w stronę północną. Tym niemniej, ponoć zmienia to postrzeganie świata, zmienia to właśnie sposób przemieszczania się ogólnie względem tej normalnej przestrzeni trójwymiarowej, ponieważ my jesteśmy zawsze kierowani właśnie na orientację przestrzenną taką, bez większego przywiązania do żadnego konkretnego kierunku, podczas gdy to właśnie dodaje dodatkowy zmysł postrzegania tego kierunku. Kolejna modyfikacja, nie wiem czy wspominałem, to będzie bardzo szybka prezentacja, bo nie lubię ludzi trzymać zbyt długo w napięciu. To jest modyfikacja w oparciu o chemię. Jak do tej pory udało mi się znaleźć jeden taki przypadek, żeby nie było, nie, to nie jest popek. To jest pan Gabriel Lissina, transhumanista i aktywista biohackingowy z Kalifornii. Jest to człowiek, który w 2015 roku pozwolił poddać się dosyć interesującemu eksperymentowi związanemu z substancją chemiczną chlorin E6. Chlorin E6 jest to substancja, która występuje w części warzyw. Ona jest używana m.in. w przypadku w małych dawkach jako lekarstwo na m.in. kurzą ślepotę i w tym wypadku zostało użyte
do zwiększenia zdolności postrzegania w ciemności, wykorzystania ludzkiego oka, właśnie na tym panu Gabrielu. Krople zostały na nie zaaplikowane to w formie kropli, razem z roztworem właśnie tutaj powiedzmy kropli do oczu oraz kilku innych substancji chemicznych. Pan Gabriel został poddany zastrzykowi w 2015 roku, przepraszam, właśnie zakopleniu. Po około 2 godzinach jego oczy uzyskały dosyć interesujące właściwości. W przeprowadzonych testach, niestety nie zweryfikowanych przez żaden organ medyczny, zostało stwierdzone, że na dystansie od 25 do 50 metrów, tam gdzie grupa kontrolna złożona z 4 osób nie mogła już w stanie niczego dostrzegać, pan Gabriel był w stanie dostrzec ze 100% skutecznością wszystkie obiekty statyczne oraz ruchome oraz uzyskał 33% skuteczność w rozpoznawaniu tych obiektów właśnie po zastosowaniu tego roztworu chlorin E6. Niestety nie zostało to do tej pory powtórzone, ten eksperyment, z tego względu, że jakkolwiek wzbudził on znaczące zainteresowanie, to w testach medycznych został przypomniany, powiedzmy, badania z roku około 2000, kiedy chlorin E6 został właśnie stwierdzony jako możliwy, powiedzmy, substancja zwiększająca zdolność do postrzegania obiektów w ciemności i ogólnie zwiększania skuteczności działania siatkówki oka, jeśli chodzi o skupianie światła wewnątrz gałki ocznej. Jednakże długotrwałe zażywanie substancji chlorin E6 powoduje w dłuższym czasie działanie toksyczne i stopniowe uszkodzenie siatkówki oka. W związku z czym niestety projekt ten był jednorazowy i nie był niestety od 2015 roku ani razu powtarzany. Zawsze, jakbyście byli Państwo zainteresowani, mogę udostępnić za to trochę dokumentacji medycznej, które udało mi się w związku z tym projektem znaleźć, jeśli jesteście dostatecznie odważni. Wreszcie modyfikacje level hard, czyli modyfikacje genetyczne. W tym wypadku wiąże się to z niedawnym, powiedzmy, rewolucją medyczną związaną z technologią CRISPR oraz białkami Cas9. W dużym skrócie, zostało odkryte przez naukowców, że znajdujące się w bakteriach E. coli białka Cas9 mają zdolność bycia wykorzystanymi do modyfikacji kodu genetycznego samej bakterii. I w próbach medycznych, wykorzystując różnego rodzaju plazmidy, dawało radę zmieniać między innymi właściwości kod genetyczny roślin oraz mniejszych stworzeń. Jednakże niewielkie próby, nie przeprowadzono do tej pory testy medyczne na istotach ludzkich dorosłych, poza jakimiś embrionami oraz płodami przez Chińczyków na początku 2017 roku. Nie powstrzymywał jednak ludzi przed dalszymi własnymi eksperymentami. Na czym dokładnie polega technologia CRISPR-Cas9? Pozwolę sobie przedstawić, wykorzystując nagranie z mojego ulubionego kanału na YouTubie, Kuzgera. What's special is that Cas9 is very precise.
almost like a DNA surgeon. The revolution began when scientists figured out that the Christmas system is programmable. You can just give it a copy of DNA you want to modify and put the system into a living cell. If the old techniques of genetic manipulation were like a map, CRISPR is like a GPS system. Aside from being precise, cheap, and easy, CRISPR offers the ability to edit live cells, to switch genes on and off, and target and study particular DNA sequences. It also works for every type of cell, microorganisms, plants, animals, or humans. But despite the revolution CRISPR is for science, it's still just a first-generation tool. More precise tools are already being created and used as we speak. To tak w dużym skrócie, jeśli chodzi o to, jak działa CRISPR. Mam nadzieję, że wszyscy znają język angielski na tyle i na tyle dobrze słyszeli, że byli w stanie mniej więcej dowiedzieć się, co się w ogóle dzieje na tym filmie. Tak czy siak, jak sami słyszeliście, CRISPR jest pierwszej generacji narzędziem, jeśli chodzi o modyfikacje genetyczne i jest do tej pory na fazie mocno eksperymentalnej. Tym bardziej może zastanawiać, że jednak znaleźli się ludzie na świecie, zgadnijcie w jakim kraju, Kalifornii. Tak. Najbardziej porąbanym kraju świata i najbardziej fantastycznie odważnym w rozumieniu technologicznym. Znaleźli się ludzie oczywiście, którzy postanowili wykorzystać technologię CRISPR, aby głównie w dobrych celach działać na rzecz rozwoju przede wszystkim wolnorynkowej oraz otwartej medycyny dostępnej dla szerszej publiczności. Pierwszą z taką osobą, która przeprowadziła na sobie samej tego typu testy, był Josiah Ziner. Doktor biofizyki oraz biochemii, współpracownik NASA przez 2-3 lata. Twórca zestawu DIY do własnej domowej modyfikacji właśnie narzędziem CRISPR o nazwie Odin. Do kupienia za $200 na jego stronie internetowej. Ja polecam sprawdzić, bo to jest akurat bardzo ciekawy zestaw i znam osoby z Bukaresztu, tutaj właśnie biotechnologów, którzy właśnie to wykorzystują przy swoich pracach. I właśnie w 2017 roku, w listopadzie, jako pierwszy przeprowadził na sobie próbę modyfikacji genu odpowiadającego za przyrost mięśni, mianowicie chciał wpłynąć na miocynę, która jest odpowiedzialna za przyrost tkanki mięśniowej. Zrobił to w dosyć interesujący i bezprecedensowy sposób. Na spotkaniu właśnie biohackingowym. Nie przetestowano oczywiście wcześniej na nikim ani na niczym preparat. Troszeczkę bolało. I jak się potem niestety okazało i sam przyznał, bo jednak jako doktor biochemii miał jednak trochę pojęcie, co robi z samym sobą, jak stwierdził, nastąpił przyrost mięśni, jednakże modyfikacja była na tyle o niewielkim zasięgu i skutku, że bardziej wydajne byłoby po prostu pójść na siłownię i kupić karnet, niż dokonywać manipulacji genetycznej na poziomie swojego DNA dla przyrostu mięśni. Więc powiedzmy, że pierwsza runda 1-0 dla CRISPR. Jednakże podjęta została druga próba i tutaj Aaron Treywick, świętej niestety pamięci, aktywista na rzecz transhumanizmu i przedłużenia ludzkiego życia, w trakcie konferencji BDIY Hacks 2018 w lutym tego roku przeprowadził na sobie próbę wstrzyknięcia sobie modyfikowanych CRISPR genów celem uodpornienia się na wirusa opryszczki. Miał także również bardziej ambitne plany stworzenia odpowiedniej modyfikacji genetycznej, która miałaby walczyć z AIDS oraz z innymi przypadkami, oraz bodajże z ebolą w krajach trzeciego świata. I ogólnie miał dobre zamierzenia stworzyć właśnie tanią alternatywę dla właśnie medycyny tworzonej przez duże korporacje medyczne. Big Pharma, tak właśnie.
Big Pharma to jest takie słowo klucz, jeśli chodzi o walkę właśnie z tym systemem i Big Pharma był właśnie wielkim wrogiem właśnie samego Aarona. Ponadto był on CEO Ascendance Biomedical, aktualnie firma w rozsypce, z której właśnie z współpracownikami się pokłócił. Ale zanim się pokłócił, 3 miesiące temu, przepraszam, to jest ten pan właśnie bez spodni, również właśnie na środku konferencji przeprowadził do tego typu właśnie interesującą próbę. Tomasz, też coś takiego szykujesz? Nie dzisiaj. Spokojnie będziecie musieli oglądać moich owłosionych łydek, a nie łód. Więc pod tym względem macie, nie przeżyjecie żadnego estetycznego tego horroru. Jak widzicie, chyba nie do końca jego własna załoga była świadoma tego, co on tutaj czyni. I tak, to co on sobie wstrzykuje, też nie było nigdy przetestowane. Nigdy, że tak powiem, nie było sprawdzone w żaden inny sposób. Poza tym, że zostało tam zmodyfikowane, właśnie wykorzystując chemiczne sposoby. Jeśli chodzi o rynek biohackingowy i tego typu właśnie ciekawostki, to o ile jeszcze 3-4 lata temu była straszna bieda i posłucha na rynku pod tym względem, o tyle obecnie rozwinęło się właśnie szereg różnego rodzaju inicjatyw oraz sklepów, które chcą zaopatrywać aspirujących właśnie biohackerów w różnego rodzaju narzędzia. Niestety żadne z nich nie chciało zapłacić mi za reklamę, więc nie będę żadnego z nich faworyzować w tym względzie. Dlatego opowiem tylko właśnie o pokrótce o tym, że tutaj mamy Dangerous Things. To jest największy i najdłużej działający od 2013 roku sklep, który sprzedaje właśnie na przykład tagi NFC, które właśnie implanty, które wam pokazywałem, jak również szereg różnego rodzaju innych. Podobnego rodzaju działalnością zajmuje się I Am Robot oraz Cyberize Me. I Never Asked For This. Jeśli ktoś grał w Deus Exa, zrozumie. Z kolei Arif.pl jest głównie sklepem, który zajmuje się tatuażami oraz piercingiem, a to jest sklep internetowy polski, ale jest również oficjalnym dystrybutorem właśnie sprzętu Dangerous Things na Polskę, więc gdyby ktoś chciał zostać właśnie tutaj biohackerem, to może się zaopatrzyć w bodajże 400 zł kosztuje tego typu podstawowy implant, jakbyście byli zainteresowani. Jednakże biohacking nie jest do końca, że tak powiem, taką sielanką technologiczną, jak biohackingowa scena chciałaby to przedstawiać. I wiążą się z nim konkretne zagrożenia. Pierwsze zagrożenia są związane ze zdrowiem, z infekcjami, zatruciami, z różnego rodzaju przypadkami. Pierwszy przypadek, o którym właśnie chciałem opowiedzieć i który zostałem tu poproszony, to właśnie sprawa Aarona Treywicka, który 48 kwietnia tego roku został znaleziony martwy w komorze takiej odosobnienia, gdzie się pływa w wodzie w Waszyngtonie. Nieznana jest przyczyna jego śmierci. Za około miesiąc będą znane wyniki toksykologii i ciężko powiedzieć właśnie co było przyczyną jego bezpośredniego zgonu. Jednakże wcześniej ponoć miał ataki, po tej konferencji, którą mieliście okazję widzieć, następowały u niego ataki różnego rodzaju, że tak powiem, niekontrolowanych zmian psychicznych oraz niewykluczone, że najprawdopodobniej zatrzymanie akcji serca właśnie w środku tej komory. Na to, przynajmniej policja na tą chwilę wykluczyła jakieś potencjalne możliwe motywy zabójstwa go przez Big Pharma. Inne przykłady to jest przede wszystkim kwestia potencjalnej infekcji. W trakcie wprowadzania właśnie pod skórę wszelkiego rodzaju implantów jest niestety zawsze występuje niewielkie, ale jednak ryzyko, że na przykład strzykawka będzie nieodpowiednio odkażona albo że implant będzie nieodpowiednio zabezpieczony. Podobno w wielu przypadkach trzeba przeprowadzić wcześniejsze te jakby weryfikacje tego implantu w odpowiednim roztworze celem określenia, że jest on odpowiednio zabezpieczony.
Problem polega właśnie na tym, że żadne z tych urządzeń nie posiada żadnego FDA approval na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli żadna federalna agencja nie udostępnia go jako środka medycznego. One są właśnie używane w większości jako suplementacje piercingowe albo no po prostu nie do, takie nie, szara strefa, jeśli chodzi o tego typu modyfikacje. Wreszcie są problemy takie jak na przykład właśnie przypadki, gdzie nastąpi otwarcie implantu lub kapsułki z elektromagnesem w środku człowieka. Wtedy może nastąpić nawet kwestia zatrucia metalami ciężkimi albo włącznie z potencjalnym zagrożeniem amputacją kończyny, w której został tego typu implant umieszczony. Tak jak tutaj pan z forum Biohack Me pyta się, co zrobić, jeśli w miejscu, gdzie on wczepił swój elektromagnes, zaczynają występować dziwne czarne plamy. Nie brzmi to zachęcająco. Ponadto istnieje jeszcze jedno zagrożenie, o którym właśnie wspominał sam Josiah, wspomniany wcześniej. To jest, że prędzej czy później właśnie nastąpi, kiedy biohacking przestaje być niezależnym badaniem, a staje się show biznesem, bardzo łatwe są pomyłki, w których ktoś strzeli w żyłę zmodyfikowanym, niesprawdzony gen CRISPR, no i właśnie nastąpi zmiana lub zakażenie lub zatrucie, którego nie będziemy w stanie dana osoba kontrolować i które doprowadzi do po prostu zgonu lub uszkodzenia lub poważnej choroby. Więc to jest coś, na co również trzeba zwracać uwagę. Druga kwestia, która jest związana z samymi kwestią technologii implantów. NFC są wykorzystywane wszechobecnie na świecie, między innymi przy korporacyjnych kartach wejścia do budynków biurowych. Ponadto jest to technologia, która nie jest stworzona z myślą o bezpieczeństwie. To znaczy, że jeśli ktokolwiek integruje w swój implant jakąkolwiek funkcjonalność związana z przechowywaniem jakichś wrażliwych danych medycznych albo z przenoszeniem, otwieraniem drzwi do swojego mieszkania, albo z płatnościami elektronicznymi, takimi jak wykorzystanie karty płatniczej bankowej, bo to również jest technologia NFC, to jest jak najbardziej możliwe przypadki, że po prostu ktoś podejdzie z odpowiednim skanerem, tak zwanym skimmerem i odczyta, co się znajduje w twoim czytniku, znaczy w twoim implancie NFC lub tagu i zreplikuje to w normalnej smart karcie lub tokenie, który następnie wykorzysta celem okradzenia twojego mieszkania, wykorzystanie twojego, powiedzmy, sygnatury NFC do płatności elektronicznej lub do innej, do okradzenia cię swoich własnych danych i informacji. To jest właśnie, jeśli ktoś się zajmuje cyberbezpieczeństwem, zapraszam na tę konferencję Confidence, która się zacznie za kilka dni w Krakowie, gdzie będzie między innymi występowała firma Securing, która specjalizuje się właśnie we włamaniach na terenach biur oraz replikacjach urządzeń elektronicznych i tam prawdopodobnie zostanie pokazane również właśnie, jak skimować technologię NFC. Forma zabezpieczenia się jest właśnie przede wszystkim ochrona elektromagnetyczna takiego typu tagów, między innymi wykorzystując w najprostszy sposób folię aluminiową, taką jaką mamy na przykład w kuchni. Jedynie jest to problem jest jedynie taki, że robienie sobie implantów w dłoni, a następnie chodzenie z folią aluminiową dookoła ręki może wyglądać odrobinkę dziwnie. Zastanawiałem się nad tym problemem i pojawia się tutaj między innymi, moim zdaniem, ciekawą alternatywą w tym względzie może być wearable tag. Nie jest to co prawda tak i atrakcyjne jak właśnie jak implant we własnej dłoni, jednakże wearable tag także pozwala na kilka ciekawych rzeczy. Najbardziej podstawowym przykładem wearable tag są na przykład Fitbity, urządzenia, które właśnie wykorzystywane są do odczytywania ciśnienia, tętna i wybadania na przykład właśnie tego, ile kroków wykorzystują osoby. To również jest poniekąd biohacking, bardzo taki powiedzmy uzewnętrzniony, ale również jest to oddziaływanie na własną biologię i jej weryfikację. Innym przykładem jest właśnie rozwiązanie Ting,
Jeśli ktoś zna Aleksandrę Przegalińską, to ona często właśnie jest widoczna z tego typu urządzeniem. Twink jest między innymi przykładem urządzenia, które zakłada się na czoło oraz na kark. Wykorzystując aplikację mobilną, sprawdza ono przykładowo puls, ciśnienie, poziom stresu i odpowiednio dobierając odpowiedni program na aplikacji, można na przykład sprawić, żeby na przykład zaczęło to urządzenie masować lub wibrować w taki sposób, aby odpowiednio pobudzać lub relaksować człowieka. Więc jest to również jakaś forma oddziaływania na ludzkie ciało. Innym przykładem, o którym ja myślałem, jako powiedzmy takim tanim biohacku w formie wearable tech, który można zastosować nawet we własnym zakresie, tutaj u nas w Krakowie, i to po tanich kosztach, jest na przykład eksperymentowanie z różnego rodzaju, przede wszystkim formami takich stabilizatorów, na przykład kończyn. Są bardzo ładne, stylowe stabilizatory na nadgarstki, łokcie, barki, które akurat są idealne do umieszczania na nich różnego rodzaju czujników, urządzeń czy innej elektroniki, którą można wykorzystywać w różny sposób. I to jest akurat coś, z czym ja osobiście chciałbym poeksperymentować w niedalekiej przyszłości. Obiecująca również wydaje się przyszłość, jeśli chodzi o inne technologie związane z biohackingiem. Aktualnie biohacking nadal raczkuje. No dobra, może już nie raczkuje. Raczkował w momencie, kiedy 10 lat temu ten profesor sobie kazał wstawić chip RFID do czaszki, albo gdy ludzie chcieli amputowali sobie ręce, aby dać sobie sztuczną mechaniczną rękę, jak w dosycie. Ale aktualnie przyszłość zapowiada się jeszcze ciekawie o tyle, że przede wszystkim mamy miniaturyzację. To są kolejne generacje różnego rodzaju właśnie mikrochipów, które będą coraz łatwiejsze do zaadaptowania w tkanki organiczne ludzkiego organizmu. Ponadto ciekawą alternatywą dla biohackingu wszczepianego jest biohacking nanoszony. Przykładem są jest firma Chaotic Moon, która pracuje nad technologią tatuaży biohackingowych, które będą posiadały wszelkie tutaj właśnie możliwości związane z technologią NFC RFID, jak również możliwości przenoszenia danych i prowadzenia odczytu czynników witalnych człowieka w czasie rzeczywistym wraz z przenoszeniem ich do aplikacji. Ponadto, jeśli będzie się dalej rozwijało zdolności zasilania baterii przez ciepło ludzkiego ciała, sprawi to, że nie będą potrzebne urządzenia takie jak NorthSense, które na chwilę obecną wymagają ładowania przez ładowarki micro USB, co znacząco ogranicza ich możliwość. Więc w tym względzie otwierają się z każdym rokiem, coraz bardziej zwiększają się możliwości działania na scenie biohackingowej. I tutaj jest apel do Państwa. Biohacking to jest właśnie, to są zawsze społeczności, niewielkie społeczności, grupy, które właśnie skupiają się wokół tego zagadnienia, które się nimi interesują, które chcą się w nim rozwijać. Wymaga to zawsze pewnego rodzaju odwagi, nakładów czasami finansowych oraz zainteresowania tą dziedziną, ale jeśli człowiek jest odpowiednio zdeterminowany, tak jak nasi koledzy z krajów skandynawskich oraz tego dziwnego kraju Kalifornia, jest możliwe, że w niedalekiej przyszłości nie tylko właśnie, że technologia stanie się czymś, co jest rozwijane nie tylko w gigantycznych korporacjach, gigantycznych właśnie zakładach produkcyjnych oraz laboratoriach, ale również może być czymś, co w zaciszu swoich własnych laboratoriów domowych, czy garażowych, czy hackerspace'ów. Mamy także w Krakowie hackerspace krakowski, bardzo ciekawie i dobrze rozwijający się. Możliwe będzie rozwijanie technologii, które mogą stać się, jeśli nie alternatywą, to czymś, co może współżyć z technologią mainstreamową. I w Krakowie mam nadzieję, że uda się stworzyć tego typu ruch, który będzie właśnie w niedalekiej przyszłości mógł, czy to w formie startupów, czy indywidualnej działalności, tego typu wizję oraz ideę prowadzić. I tym miłym akcentem chciałbym podziękować Wam bardzo za uwagę oraz zaprosić do dyskusji, networkingu i rozmów. Dziękuję bardzo.
W takim razie, zaczynamy część nieoficjalną. Jeśli no chcecie... Ktoś ma jakieś pytania? Czy... A właśnie, czy macie, po pierwsze, czy ktoś ma jakieś pytania? Od tego może zacznijmy. To, żeby przełamać lody, to ja zadam. Jakbyś tak oceniał, w sensie patrząc na siebie, może nie w obecnym czasie, ale tak w jakiejś najbliższej przyszłości, to jaką technologię właśnie z tych, które wymieniłeś, czy które możemy się spodziewać, chciałbyś zastosować u siebie? Przenoszenie danych. Zawsze zapominam pendrive'ów i na pewno bym zastanawiał się nad czymś, co umożliwiło mi szybkie i sprawne przenoszenie dużych wolumenów danych, w czym szczególnie widzę potencjał przenośnego, na przykład wnoszenia ze sobą w jakiś fajny sposób, czy to wykorzystanie wearable tech, czy czegoś innego, na przykład kart microSD. Aktualnie karty microSD mogą pomieścić na 64 lub 128 GB danych i to jest właśnie na przykład coś, co chciałbym zastosować u siebie w najbliższym czasie, co pozwoliłoby mi właśnie przede wszystkim walczyć z czymś takim prostym, jak właśnie zapominanie przenoszenia nośnika danych ze sobą. W ten sposób dzięki temu nie ja zapominałbym nośnika danych, ja byłbym nośnikiem danych. To jest jeden z takich podstawowych właśnie rzeczy, o których myślałem. Ponadto myślę nad zastosowaniem właśnie NFC w kontekście zastąpienia kluczy, czy właśnie w jakiś sposób automatyzacji, wsparciu w automatyzacji mojego życia codziennego, ale na tą chwilę jako człowiek, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, czekam jeszcze na odpowiednie protokoły, dodatkowe, prawdopodobnie trzecią wersję protokołu właśnie tutaj technologii NFC, która będzie umożliwiała zwiększenie poziomu bezpieczeństwa tej technologii, gdyż na tą chwilę to trzeba by niestety nosić wszystko w aluminiowych tutaj odpowiednich pojemnikach i lub ochronkach, tak jak aktualnie noszę moją kartę płatniczą, bo muszę przyznać, że to jest akurat coś, co bardzo mi pomaga i gdyby można było w jakiś jeszcze prostszy sposób właśnie móc dokonywać płatności, to właśnie tak jak kartą, to byłoby też również bardzo wygodne, bo w mniej miejsc trzeba bym musiał nosić portfel. Oprócz do Czorsztyna. Byłem w Czorsztynie, nie mają tam bankomatów ani terminali, więc jeśli nie jedziecie do Czorsztyna, zawsze gotówkę miejcie za sobą. Tam biohakerzy nie są ile widziani. Czy ktoś ma następne pytania? Może? Aktualnie stowarzyszenie skupia ludzi, którzy mają bardzo pochodzą z bardzo szerokiego spektrum transhumanizmu. Mamy zarówno osoby, które są takimi transhumanistami bardzo light, jak również takimi transhumanistami, którzy nie mogą się doczekać, aż zrzucą swoją biologiczną skorupę i staną się wreszcie kosmicznymi władcami w ciele ze stali. Jednakże konsensus na tą chwilę jest raczej skupiający się w stronę właśnie Humanity Plus, oraz coś, co jest jak byłem w Brukseli, to pięknie się nazywało technoprogresywizm. Czyli jest to ruch, który chce wykorzystywać właśnie idee transhumanistyczne do zrzucania ograniczeń biologicznych, jednocześnie przede wszystkim właśnie działając w ramach naszej tego, co czyni nas człowiekiem, ale zrzucając ograniczenia właśnie tego człowieczeństwa oraz ograniczenia związane z światem, który nas otacza. Czyli chcemy tworzyć rzeczywistość, w której ludzie mogą w tym ograniczonej, w myśli utylitarnej maksymalizujemy szczęście ludzkie oraz dobrobyt, a minimalizujemy niedostatek oraz nieszczęście oraz gorycz, która również jest nieodłączną częścią ludzkiego bytu. Tak to pozwolę mówić. Okej, następne pytania?
Można również właśnie na nie tematy, tematy nie do końca, nie, niekoniecznie związane, tak. Albo jakieś totalnie randomowe. Tak, na przykład numer buta. 42. Dobra, no to jak nie ma pytań dalszych, no to myślę, że... To ja mam pytanie do Was. Czy ktoś znajduje się na tej sali, kto ma jakiegoś rodzaju implant lub modyfikację? Endoproteza również się nada. Jakby co, ja mam jeden implant, tylko że niestety zafundował mi go Narodowy Fundusz Zdrowia. W mojej parfinie mam fajną siateczkę, która sprawia, że moje jelita nie wypływają mi w środku tego spotkania. Sweet. To tak, to tyle jeśli chodzi o mój autorytet na tej sali. Ale no, śmiało, śmiało. Nie mogę mówić w imieniu stowarzyszenia. Mogę mówić wyłącznie we własnym imieniu. I w moim rozumieniu postczłowiek to jest akurat tak jak w to jest coś, co pojawia się powiedzmy najlepiej zapisane przez literaturę, moim zdaniem Jacka Dukaja, konkretnie perfekcyjną niedoskonałość. Tam występuje podział na staxów, czyli standard homo sapiens, oraz na phibi, czyli post human beings. Dla mnie postczłowiek to jest właśnie już, to przede wszystkim już nie jest istota biologiczna. Postczłowiek to jest istota, która nie identyfikuje się już jako człowiek, to jest jako właśnie byt, który być może kiedyś był człowiekiem, może działać jak człowiek, może wyglądać jak człowiek, ale powiedzmy nie posiada już biologicznych ograniczeń ludzkiego ciała i przekroczył już, powiedzmy, już wykroczył poza właśnie, powiedzmy, standardową linię ewolucyjną na tyle, że już nie należy do tego samego gatunku, co standardowi ludzie. Więc tak by to rozumiem, więc to jest dosyć daleka perspektywa. Właśnie, dokładnie. I z tego też względu ja raczej ograniczam się do przede wszystkim pracy właśnie nad naszym człowieczeństwem, a pracę nad innymi bytami skupiam w zakresie sztucznej inteligencji, która jest znacznie bliżej nas i stanowi znacznie większe, bardziej ciekawe i niebezpieczne zagadnienie niż właśnie kwestia postludzkości, która może kiedyś nadejdzie, ale jest tak daleka i na tyle abstrakcyjna, że trzeba się skupić na tym, co jest tu i teraz, a sieci neuronowe już nas obserwują. No. Dobra, dokładnie. Nie do końca mający związek z takim antropocenem.
to jest trochę to, na to polega właśnie... To jest deklaracja bardzo mocno widać. Tak. Że oni się wykorzystywają z takim bardzo antropocentryczną perspektywą, powiedziałabym, wręcz renesansową. Okej, ja mam propozycję. Może przenieść, w sensie spróbujmy skończyć sesję pytań. I później przejdziemy do takiej sesji o otwartej dyskusji, która jest bardzo ciekawa i angażująca. Przy ciasteczkach. Przy ciasteczkach, dodatkowo. Tak więc, czy są następne pytania? No dobra, ja bym miał pytanie. Jak sądzisz, jaką pojemność danych będzie musiał mieć taki chip NFC, przykładowo w ręce, żeby tak codziennie użyteczne? To, jak wspomniałem, 888 bitów, ale mają obecne, ale żeby był użyteczny, to akurat nie jestem do końca pewien. Na pewno musiałby osiągnąć kilkukrotnie większą wagę, żeby może było tam zmieścić więcej niż jedna funkcja. Na tą chwilę wiem, że są ludzie, którzy mają dwa chipy, które właśnie służą zamiennie do innych czynności. Na przykład jeden chip służy do płacenia, drugi chip służy do otwierania drzwi. Jest jeden ciekawy wywiad właśnie na YouTubie do znalezienia, właśnie z jednym Polakiem, który sobie właśnie wszczepił przynajmniej dwa chipy i planuje jeszcze kolejne. Ale żeby. I aczkolwiek musiałbym głębiej się wgryźć w technologię NFC, aby stwierdzić, czy taki czytnik w sytuacji, kiedy znajdowałoby się na takim implancie więcej niż na przykład jeden zapis cyfrowy, czy byłby w stanie poprawnie zidentyfikować, który zapis jest aktualnie odczytywany, który zapis ma być odczytywany, jeśli byłoby tam na przykład 4 lub 5 funkcjonalności zapisanych. Jedna odpowiedzialna za płatność kartą, druga za otwieranie drzwi, trzecia za odblokowywanie komputera. Myślę, że jeśli dałby radę jeśli byłoby możliwy taki multitasking pojedynczego implantu, to myślę, że już od 5 MB byłoby jak najbardziej możliwe wielofunkcyjność. Bo na tą chwilę to można implant wykorzystywać wielokrotnie, jedynie problem polega na tym, że trzeba za każdym razem jakby kasować jego aktualną zawartość i wprowadzać jakby nową funkcję do tego implantu. Ale w sumie to przecież zależy tylko i wyłącznie od tego, w jaki sposób mamy samo oprogramowanie, bo de facto możemy zająć wszystkie te bity, prawda? I odpowiednie funkcje są zapisane na przykład od bita 128 do 600 któregoś. I w ten sposób można podzielić nawet w tym momencie. Z tym nie powinien być problemu. Akurat w tym względzie niestety nie prowadziłem jeszcze właśnie zabaw, jeśli chodzi o te programowanie własnych tagów NFC. A zwykle lubię się wypowiadać w czymś, co sam własnoręcznie siedziałem, gmerałem, więc na tą chwilę jako teoretyk nie jestem w stanie jeszcze odpowiedzieć. To ja mam jeszcze pytanie do Państwa, a kto po tej prezentacji zastanawia się nad wszczepieniem sobie takiego implantu? Albo wykorzystanie technologii NFC RFID w podobnym celu? Przestraszyłem was wszystkich tymi ostatnimi slajdami. Zbyt dużo było tego ostrzeżeń. Ja mam wrażenie, że w tym momencie przykładowo te NFC mają trochę zbyt ograniczone zastosowanie. Bo de facto widzę bardzo wiele scenariuszy, gdzie w tym momencie może takie otwieranie drzwi, prawda, jest w porządku, ale jednak są te klasyczne metody wyjścia, a to trochę tak. Dobra, no zapomnijmy klucza. Chip mamy zawsze pod ręką, no ale to jest jedna para drzwi. No, ewentualnie programując odpowiednio czy możemy otworzyć parę tych drzwi, ale moim zdaniem to jest trochę zbyt mało uniwersalne. Przynajmniej w bieżącej postaci. Nie mówię, jak zwiększy się pojemność takiego chipa, będziemy w stanie tam zrobić przykładowo pełnoprawność zbliżeniowe, równoznaczne z kartą kredytową i tak dalej, to jak najbardziej. Albo dwa zamki na dwa rodzaje tutaj właśnie chipów. No. Okay. Takie, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jako aspirujący haker jestem bardzo wdzięczny. Włamanie się do ich siedziby będzie tam dzięki temu wielokrotnie łatwiejsze. To również był taki trochę test na sprawdzenie mentalnie.
Aczkolwiek bardzo mi się podobały komentarze w kontekście tej sprawy, ponieważ bardzo popularny jest, powiedzmy, na, jeszcze w internetach, ruch tego rodzaju taki apokaliptyczny. To są, wszyscy być może napotkali się te różne znamie bestii, 666 itd. itp. w kontekście właśnie technologii RFID. I właśnie szczególnie w internecie jest gigantyczne gromadzenie ludzi, którzy przypisują technologiom RFID i NFC właściwości, które naprawdę twórcy tych technologii bardzo by chcieli, żeby one tam były. Bo niektórzy uważają, że tego typu chip można wyśledzić w dowolnym miejscu, jest to permanentna inwigilacja, a jeśli ktokolwiek właśnie miał naprawdę styczność z tego typu technologią, to wyklina właśnie wszelkie niedostatki tej technologii, że jeśli ona by miała komukolwiek do czegokolwiek się pomóc, to właśnie ona jest niedostatecznie pomocna. Więc wszelki rząd, jeśli chciałby zaczipować obywateli jakimś NFC, RFID, no to, że tak powiem, pluby sobie w brodę, bo było to cholernie drogie i nie pomogłoby wyśledzić zupełnie nikogo. Więc to taka mała dygresja, jeśli chodzi właśnie o różnego rodzaju mity, które w szerokim społeczeństwie narosły wokół tej technologii. Okej, tak. Ja mam pytanie, ale chcę ustawić, czy ktoś dalej ma jakieś pytanie, czy coś? Jakie to materiały są? Żeby połowy chodzić. Nie jestem pewien. To jest ewidentnie jakieś tworzywo sztuczne, odpowiednio właśnie, to jest odpowiednio dobierane właśnie pod tym kątem, aby właśnie nie wchodziło w reakcję jakąś, ale nie zachodziło względem niego jak żadna reakcja alergiczna oraz żeby przede wszystkim nie tkanki właśnie organiczne podczas zrastania się nie zaraz, znaczy nie, że tak powiem, nie uniemożliwiały wydobycia tej ampułki z o tym właśnie urządzeniem, implantem, aczkolwiek właśnie nie mogę sobie przypomnieć, z jakiego to jest materiału. Co? No właśnie prawdopodobnie tak, to jest na pewno jakiś rodzaj tworzywa sztucznego, nie jest to że ani szkło, ani metal, tylko właśnie jakiś rodzaj właśnie takiego, czy właśnie takiego polimeru, ale to musiał, mam tu ewentualnie źródła, to po zakończeniu spotkania mogę szybko znaleźć tą odpowiedź. Okej, ja mam pytanie, co z nanobotami i jakby... Ha! To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie są, kurczę, nanoboty? Wszyscy nam obiecali, 10 lat, 11 lat temu czytałem w National Geographic piękny artykuł właśnie o nanotechnologii, gdzie obiecywano złote góry. Nanoboty w twojej krwi będą chodziły i usuwały komórki rakowe. I kurczę, no to brzmiało ekstra. No myślę, że poczekam kilka lat, będzie rewolucja. Potem znowu poczekałem znowu kilka lat. Nie było żadnej rewolucji i nadal jej nie będzie niestety. Nanoboty na tą chwilę są i działają. Jedynie problem jest taki, że są to testy na razie na bardzo niewielkich organizmach, jakieś robaczki, myszki i nie są to chmury nanobotów, które oczyszczają krwiobieg z zatorów oraz eliminują z precyzją lasera wszelkie komórki, tylko niestety są to na razie grupki jednej, czterech takich nanobocików. Wpływają sobie takie małe i na tą chwilę są duże problemy z ich kontrolą oraz utylizacją. Przynajmniej tak jak sprawdzałem stan tej technologii w 2016 roku. Na tą chwilę nanoboty są bardzo obiecujące, ale to nadal jest technologia mocno testowa. I niestety jeszcze chwilka minie, zanim będziemy mogli używać nanotechnologii do różnych fajnych rzeczy, które science fiction nas sugerowała, że będą możliwe. Jeśli czegokolwiek mnie nauczyli twórcy science fiction, to że należy być cynicznym względem wszystkiego, co wymyślą, bo technologia zwykle idzie w swoją stronę i jest to zazwyczaj ten mniej spektakularny kierunek, jeśli o jej rozwój chodzi. Tutaj w kontekście nanoboty masz na myśli miniaturowe roboty, czy już ten etap nanobotów, że tak powiem, atomowych? Na razie takim rozmiaru około komórkowego.
czyli takich właśnie nanorobotów na poziom, które miałyby wchodzić w interakcje, właśnie przede wszystkim komunikować. Tam przemieszcza się bodajże razem z hemoglobiną w właśnie układzie krwionośnym i lokalizować po sygnaturze biochemicznej odpowiednie komórki oraz następnie przystępować do ich regeneracji albo destrukcji względem zaprogramowania. Na tą chwilę o wiele właśnie bardziej obiecująca jest technologia CRISPR-a, który w przeciwieństwie do nanobotów już jest, jak było zresztą widać. Na ludziach dorosłych jeszcze nie działa, ale już na płodach i embrionach ponoć daje obiecujące wyniki, przynajmniej w tych najmniej etycznie zobligowanych krajach. W Polsce powiedzmy, że rewolucja CRISPR nigdy nie nadejdzie, ale w takich Chinach oraz Stanach Zjednoczonych już są pierwsze nadrobiecujące modyfikacje, więc prawdopodobnie za kilka lat będziemy mieli feedback od pierwszych CRISPR zmodyfikowanych dzieci, właśnie które będą chodziły po tym świecie. Dobra, zdaje się, że nie ma pytań. Okay. Tak więc Tomaszu. Dziękuję bardzo jeszcze raz w takim razie za przybycie. Zapraszam do bufetu na ciasteczka, herbatkę, bo obiecałem wam wszystkim na Facebooku. Dziękuję jeszcze raz, że mimo złej pogody zdecydowaliście się tu jednak zjawić. Jestem wam bardzo wdzięczny. A jeśli ktoś byłby zainteresowany pójściem krok dalej i współtworzeniem razem z nami krakowskiej sceny biohackingowej oraz technologii wearable, to zapraszam tutaj właśnie do zostania z nami chwilkę i porozmawiania. Może uda się coś ciekawego wymyśleć wspólnie. Więc jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.